Od 16 lutego do 15 marca w holu dolnym Oświęcimskiego Centrum Kultury można obejrzeć wystawę Zaczarowana paleta. Autorką jest Nadia Kluwak, 12-letnia utalentowana plastyczka, uczennica szkoły podstawowej w Grójcu. Od 7 lat bierze udział w najróżniejszych zajęciach plastycznych, rozwijając swoje zamiłowanie do sztuki. Jej pasja twórcza znalazła swoje stałe miejsce w studio Laboratorium Sztuki w Oświęcimiu, gdzie od ponad 2 lat szlifuje swoje umiejętności w dziedzinie malarstwa, rysunku, rzeźby i ceramiki pod kierunkiem instruktorki Agnieszki Kołodziej-Ryś. Nadia tworzy niezwykle barwne, ciepłe i pełne ekspresji obrazy i rzeźby, które wprowadzają odbiorcę do świata fantazji i wyobraźni. Jej pracę charakteryzuje odwaga w eksperymentowaniu i pomysłowość w tworzeniu najróżnorodniejszych form. Szczególne miejsce w jej twórczości zajmują smoki i zwierzęta. Prace tej młodej artystki bardzo często biorą udział w konkursach powiatowych i ogólnopolskich, często odnosząc sukcesy.